Cześć, witajcie, z tej strony Rok, jest mój dzisiaj Dosia. Siemanko. Lecimy dzisiaj z oborniczkiem, ostatnio całą kupę nawieźliśmy tego w sumie. Jezu, jakby tyle wrało, ktoś miał, to cały bogaty byłby. Kradliby. Trzeba to rozwieść. Ej, dobra, jestem ciekaw, jak wezmę pierwszą łyżkę, jak to będzie. Co? No dobra, wiesz, może się ciekaw, jak bardzo się zmniejszy kupa. Potem będzie wielka orka tutaj. Widzę kilka pól. Mamy na wyciągnik tego wylecie. Czemu jedziesz z tamtej strony już? No ja już tego nabrałem. Podjedź trochę. Właśnie taki mam na zamiar. Na drogę podjedź, bo to chyba jedna łycha tylko tam wejdzie. Serio? Dobra, zobaczymy. Wydaje mi się, że tak. Ja mam 4 kupony. Ja moim ciągnikiem. Oj. Czekaj, coś nie wiem. Zapomniałam skręcić, tak? Dawaj, tak, dalej, tak, sobie na głowę zasypię. No dobra, weź no. Już, gdzie tak, panie kierowco? Spokojnie. I co, ile? No, ja już mam pełno. Pełno? To jedź. A tobie zostało? 500 litrów. Ej, dobra, i co, i tu na to pole? No tak, no. To czekaj, podjadę ci drugim może. Też podjadę. I chyba razem pojedziemy, dobra? To dawaj, teraz ty załadujesz. Ja podjadę ciągnikiem, który... Ej, Rok, chodź tu szybko, szybko. Idę, czekaj. Ej, ty łopatę nawet można wziąć. Nie zabierzesz przyklejona. Ej, no, nie, no dobra, ale chodź szybko. Ciągnik ma jakąś imprezkę. O Jezu, to pamięta takie różne akcje. Co się dzieje z maszynami, piszcie w komentarzach. Czekam chyba przez wałek. No? Nie, moja nawet gotuć. O nie sypię ci. Ej. Co? Nie nasypało ci. Jak nie nasypało? Ty usypiesz, dawaj syp. Dawaj, ale nasyp. Ja już nie mam co. Nie mam co sypać. Ty źle trafiłaś. No, ja dostałem tylko 108. Już co, patrz. Dawaj, weź obniż i podjdź do przodu. Dasz radę złapać. Czekaj. No właśnie chcę, mam taki zamiar. I co, leci? No. O, dobra. No dobra, dawaj. Do góry, do tyłu, ci powiem ile. Jeszcze, dobra. Co daleko chyba. Nie wiem, spróbuj. Czekaj, bo ja muszę to, wiesz, ogarnąć. O ile leci? To wtedy nie trafiłaś coś. Ale, chyba ale tak. Widzisz, jak od tyłu się napełnia? No właśnie widzę. O ja ci, dobra, to co, lecimy. Ale ja nie chcę chyba bawić się w to napełnianie, powiem ci. Ja to już tutaj mogę jechać. Dobra. Ostatni był jakiś ciągnik widmo. Teraz jakieś szalone tańce. Ale jedno jest piękne, ta teksturka tego jakby obornika. Że tu widzisz tak właśnie fajnie fizycznie i tak dalej, nie? Serio? Zobacz, jak będziesz teraz... musisz na pole wjechać. A, dobra. No, wjeźdź na pole, okay. Jak rozrzucasz. Dobra, jak mam rozrzucać? B. A, dobra, wiem już, dobra. Jezu, Dosia. Ja pojadę sobie... Co? Nic. Ja pojadę sobie z drugiej strony. Ja to tam jakoś te pole dzielę na takie mniejsze segmenty, że tak powiem, będę sobie nawracał. Bo to w to no jest powrotem w sumie trzeba już ładować. Tak, to... Jezu, jak szybko jedziesz. Jezu, jak to fajnie wygląda. O Boże, zgasiłem przez przypadek maszynę. No. Jak to fajnie wygląda. Nie? I sama się przyjrzy temu później zaraz. Ej, ty, ja 15% zużyłam na kupola w tą jedną stronę. Co? To jakoś więcej. Nie wiem dlaczego, ale tutaj jakoś ma taki ten swój mega klimacik w sumie. Jak tak co, obornik ma swój klimat? Nie, ta 15. Jak tutaj tego. No bo takie wszystko takie starsze się wydaje. No, to już takie niedoskonałości, tańczące ciągniki w ogóle. Teraz to robią jakieś takie teksturki nie wiadomo jakie. Nie wiadomo po co, nie? No takie... Nie, tak ta 15 miała swój urok. Ej, nie no dobra, ale akurat faktycznie fajnie to wygląda, jak to leży. No. Dobra, idę. Nie będę chodziła po tym głównie. Taki trochę obornik, można powiedzieć 3D. Ci 1000 naładuje. Chodź. Dawaj. Do ciebie? To dawaj. Tutaj jest chyba gnojówka z tyłu za nami.
tu trochę zmaczysz. O. Czekaj. Chyba czekaj, bo ty ciągnik się nie chce. Widzą, no. Tak tańczy, tańczy. A weź na niego stań. Zobaczymy na prawie błotnik. Nie, bo dały się chyba jakoś niektóre maszyny lekko jakby tak taranować. Na pewno belki się dało gdzieś tam przesuwać troszeczkę. Ej, czekaj. Nie, chyba nie działa. Nie, no z tym to nie. Albo nieraz jak coś się stało i maszyna w powietrze leciała, o Jezu. Naprawdę? Kiedyś jednym ciągnikiem chyba lecieliśmy z 20 tysięcy na godzinę. Jak go powietrze wywaliło. Ej, to ja muszę obejrzeć te odcinki chyba. Nie wiem, czy to było 20 tysięcy, ale jakaś była mega duża wartość. Ale coś mi się kojarzy, że właśnie około 20 tysięcy było. Nie wiem, być może się umylę. Było to mega dawno. Mam prawo nie pamiętać dokładnie, ale była jakaś chora wartość. Gdzie ty... Jezu, zawracam w drugim polu. No. Bo ja nie wiem, to jakiś słaboskręt. Ej, ja tu chciałam jechać. Ty jedziesz za mną. No wiesz co, dobra. No dobra, pojadę po lewej, drugiej stronie. Mogłeś za mną jechać obok. Albo za tobą. A wtedy byłoby więcej na teksturce? Jakby tekstur, wiesz, że teksturki... Nie, ale no obok jechać, nic ty. Ale ty, no co ty robisz? Wie. No bo... O jacie. Mnie leguje. Tak, leguje, mnie lepiej tak, na nagi. Serio. Naprawdę. Nie, no ale to jednak tego, jednak ta część, no, nie jest tak zoptymalizowana, jak to lepsze. Niestety. Nie nakłada się więcej. No nie, wiem, że nie będzie tak. Ale luki przynajmniej, wiesz, no, pozałata tak. No bo wiesz, gdzieś tam luki porobiłam trochę. To ponaprawiałam to trochę, wiesz. Dobra, jedziemy. Jezu, jak daje pięknie. O nie. To się zaciął się tak, gaz. Gaz się zaciął. No nie! Ej. Ale no to było piękne. Zrobiłeś? Jakie wywracanie tych maszyn. Weź. Co ty 5 lat masz? Ja cię tarzam w oborniku. No weź, oła moja głowa. Czekaj. Nie, ja uciekam od ciebie. Ty jesteś nieobliczalny. Jak nieobliczalny? Ty nieobliczalna. Ej, bo nie mogę jechać teraz. No i dobrze, dobra, ci tak. Ruszył. Dobra, ścigamy się? Nie. Ja tu przygazuję, to pod opon ci opon leci w twarz. Ale ten kopcisz tych opon tam leci w ogóle. Dobra, no ja i co zrobiłeś moją przyczepę? Ty ją zgubiłaś. Gadaj, że ją wywróciłeś. Nie wywróciłem. Ej, w ogóle jakie ja mam super lusterko tutaj. Takie malutkie, to ja widziałem, tam jest jedno. O, ale jakby chodzi o to, że jakby ja serio coś tam widzę, no nie? Jakaś zdziwiona, ale teraz też w 22 widzisz wszystko. No, chociaż nie, kiedyś ja to nie tak widzę. Nie było. Ja może nie widzę. Może jak nie masz odpalonych lusterek. Może tak być w sumie. Ej, bez kitu, ale ja nie wiedziałam. Takie fajowe. Dobra, ja już pusto mam. Teraz no ja chcę tamtym pojechać, dobra? No to zamieńmy się. Dobra, czekaj. To zabieram. To mogę jechać, co sobie napełnisz? Czy ci mam podjechać jeszcze tamtym? To już podjadę. Co? Dobra. Nic, to się śmieję, że zabrała najlepszy. Napełniona, mi to jeszcze każe napełnić drugiego. No co? To twoja działka. Dobra, 4000. Ja nie lubię dobra. Ludzi. Trochę mało, ale... W sumie wydaje mi się, że ten rusznik, którym teraz jadę, jest mniejszy od tego twojego, tak szczerze. Wiesz co? Jest co? Mniejszy chyba. Nie, jest, ten na pewno, szybciej bo... szybciej wypróżnia się. Chociaż... Ale tym szybciej jadę, ej, no 20 na godzinę. Jedyne, że wolniej wylatuję, to jeszcze szybciej jadę. Co? No nie. 20% w jedną stronę, tak to można jeździć. A czekaj, bo tu są dziury. A ja jadę tym 15. A tutaj. No widzisz, inny model. I właściwie bardziej 14. Tutaj no jeszcze wiem, no. Ale w ogóle tutaj jest bardzo fajne, że ja mogę sobie otworzyć tylnią szybę, szyber dach sobie zrobić. Ej, czekaj, Dosia. Drzwi. To. Tu jest jakaś tego. Kupa obornika, zobacz. Czekaj.
Gdzie? Chodź do mnie. No widzę. No, ale nie ma cię koło mnie. Byłam przed chwilą. No tutaj chodź. Widzisz? A wejdź do środka i tam możesz ku. Do ciągnika musisz wejść. A. No i spróbuj. Ku. Leci coś? Nie, nie. Daj mi chwilę, mogę? Masz. No to było. Nie no, leci, no to ty. No co mi dzielić? A. Faktycznie. Ej, ale ten inaczej wygląda niż tamten. No, to jakieś... Czemu tak? Nie wiem, dziwna rzecz strasznie. Ej. Nie wiem, co tam się stało. Dobra, będziemy mieć dwie kupy. Dobra, to jeszcze pojedziemy tego, drugie pole. Nawieziemy. Poleży to dzień i potem się przyjedzie kolejnego dnia i się zaora. Wystarczy, jak dzień poleży? Nie wiem, to chyba się powinno od razu orać. Ale jest wieczór, to przyjedziemy jutro rano. I czekaj, może idzie, jak ci podjecha. To ja ci tak podjadę może. Ale żeś mi podjechała. No co? Nic. Co jest źle, nie tak? Bardzo to dobrze. To ci się nie podoba? Ja ciekawe, czy na ten obor nie da się wjechać. Jak myślisz? Nie, nie da się. Znaczy da się w niego wjechać, ale na raczej nie. Dobra, jedziemy. Dobra, czekaj, które... Znowu mogę kipkować. O, ja cię, dobra, nie chcę. Ej, Rok. Co? Tutaj, tam co prosiliśmy ostatnio. Znaczy, no ja wiem, ale nie pamiętam, gdzie ona była. A, bo, Nosia. Czekaj, bo ja cofnąć nie ma. Ja tu już nie jadę dookoła. Tutaj chyba się nie ma co zawracać. Muszę trochę ze środka pojeżdżać. Ja za ten widok. Taki inny bym powiedział. Widzę cię. Jadę z drugiej strony. Jadę ci przed. Kiedyś były takie mega fajne krzaki. One były używane, pamiętam, na mapie. Czech map by Kolki? Coś takiego chyba. I ta mapa chyba w 13 w ogóle wydana na początku. Mega fajna mapka. Jadę. O Jezu. Co? No nic, mam takie lagi, że mnie... Nie zbrakło, mam takie lagi, że ja tu jeździć nie mogę. O jacie. To powoli dość ja na pomacie. Ja chyba po prostu nie mogę pracować, Rok. Alergię masz na pracę. Tak? Tak. No chyba tak. O ja cię, Dosia. To chodź, załadujesz mnie. No co? Nie moja wina. Oj, ładować to jeszcze gorzej. To ja już się przejadę. Ja jadę. Wolniej jednak. Okej. Okay. A to w ogóle takie śmieszne jest, tyle razy musisz ładować ten rozrzutnik, żeby nawieźć to pole, nie? Mam wrażenie, że generalnie teraz na przykład w 22, albo i w 19, to ludzie w sumie głównie używają opryskiwacza samojezdnego, z tego względu, że po prostu nim najszybciej są w stanie nawieźć to pole. Jakby nie ma takiej frajdy jak w 15, bo widzisz, w 15 my takim małym rozrzutnikiem jeździmy po kilka razy w sumie tutaj, nie? No. A w 22, no a tak nie, 19, to nie jest bardziej realne? To co my teraz robimy? Realne. No ale przecież w 19 czy w 22 też się pryska, wiesz, opryskiwaczem, a nie tylko rozrzutnikiem. Tak, no ale mi chodzi, że właśnie... No tu masz naturalny, nie? A z opryskiwacza to wiesz, jakaś tam chemia i tak dalej, nie? Takie nawozy to są. No tak właśnie o to chodzi. No ale nawet jak ktoś ma krowy chyba w 22 czy w 19, to wydaje mi się, że ten obornik raczej mało ma krowy wozi. Jakoś takie mam odczucie. Nie wiem, dajcie znać, co wy o tym sądzicie w komentarzach. No, ale gdzieś tak mi się wydaje, że właśnie no... Raczej większość osób tego chyba tam nie robi za bardzo. A tutaj ten klimacie kojacie. Dobra, tutaj zawrócimy się na kilka razy. Dzielimy ten jeden fragment na kilka mniejszych. Dosia, tu zaraz przyjeżdżasz, tak? Po co? Nawozić. Znaczy rozrzucać, czy nie? No ja też. No, w sumie wiesz co, nie musisz, może ja dam radę. Bo, nie, chyba nie musisz, no wystarczy. A.
No bo ja właśnie podjechałam, żeby się tutaj załadować, to nie? Wystarczysz chyba. Nie. Co się stało? Czekaj. A co miało się... Nie wiem, co się miało stać. A no nie wiem, bo tak wygadasz. Ej, ja tu sobie drzwi pozamykam i okno i wszystko. Jakieś... No bo ja tu pozamykam się i wszystko, Jezu. Bo koniec pracy, wyśmiery. Dobra, Dosia, ty tam już nic nie ładuj. Nie, nie ładuję. Co ty? Nie będę się przepracowywać. No. To ja stąd odjadę. Idziemy do domku. My, moi drodzy, dziękujemy wam. W kolejnym odcineczku. Zgadnijcie, co będziemy robić. Możecie obstawiać. Myślę, że część z was dobrze trafi. Jest w ogóle jaka opona brudna. Kurzu jakby. No, trzeba umyć. No. A moje? No, dziękujemy. Do usłyszenia, do kolejnego. Pa. Pa, pa.